Cześć kochani, tu Sławomir. Ciężki okres pracy nad teledyskiem. Bo właśnie tak aktorzy ciężko pracowali na klipie Polskie Gwiazdy. No i ja. A tu jest kameruja. Cześć, to Sławomir. Witam was na planie mojego teledysku do piosenki Megiera. Mamy gwiazdy z Polski. Ile ja się muszę nagrać, wiesz, żeby to jakoś wypadło, prawda? I ile ja gram. Co mam robić, rozumiesz, żeby mnie kochali? Tak jak ciebie. Nie odzywać. Nie odzywać. Czyli śpiewać mogę, tylko nie mówić. Nie mów. I wiesz, i generalnie ważny jest też las, no nie? Uważam. Fajnie, okay. Ale fajnie jest. Fajnie jest. Bardzo fajnie. Tu karuba jest. Tu jest karuba. Ja nie wiem zresztą, jak to jest z tą karuchą i z tym wydawaniem, bo ja nie mam żony. Rozumiesz? Jak to zrobiłeś? A jak na przykład, Lechu, być takim zdecydowanym mężczyzną w dzisiejszych czasach? Nie być pogodny. Dzięki Bogu, że ty przyjechałeś tutaj z tej Ameryki. Dobra, idę trochę popracuję, dobra? No dobra, cześć. Co, a co? Słuchaj. Uwaga, będzie ujęcie. Kamera. Akcja! Jesteś tak naturalny, wiesz, masz taki dar od Boga dany. Jeden z tych dzisiejszych dzień jest morderczy. To jest jeden z cięższych dni milczowych, jakie miałem w życiu. Czyli w następnym teledysku Sławomira pani też być może weźmie udział. Ja tak. I co pan sądzi o Sławomirze? Był fantastyczny wokalista. A zagra pan jeszcze w jakimś innym teledysku? Chodzi codziennie. Tak się gra, szybko. Wybraliśmy najlepszą aktorkę w tym kraju. Ja myślę i nie tylko w tym kraju, bo myślę, że też i za granicą. Wolałabym się jeszcze otaczać ludźmi, którzy są piękni, wiesz. Dlatego ty jesteś. Dlatego ty. Tu jest z tyłu moja kopareczka, moja radość. To dajcie lepiej krzesło. Megiera zamiata, jest zła. Kamera w zapisie. Akcja! Cześć kochani, tu Sławomir. Właśnie zakończyłem pracę nad moim pierwszym teledyskiem. Jadę sobie przez moją wieś. Po prostu sobie cieszę się tym momentem, uważam, że to jest właśnie Sławomir. No i jest Kasia, która mnie wiezie, bo troszeczkę, no nie powiem, wiadomo, po premierze to troszeczkę chlapnąłem, bo teraz jestem w ojczyźnie, to się cieszę bardzo tym krajem, po prostu czuję się, że jestem w Polsce. Polska! Pozdrawiam wszystkich moich fanów w ojczyźnie, jestem, szykujemy się dla was, będziemy grali w
zrobimy coś, czego jeszcze nie było. Wiatr we włosach. Cześć, kochani.